jesteśmy w kole na corocznym spotkaniu z klientami, które organizujemy cyklicznie. W tym roku pokazujemy maszynę po liftingu LX450. Pierwsza prezentacja była już rok temu tej maszyny, a do tej pory wszystkie maszyny były produkowane pod serią LT. Postanowiliśmy zmienić troszeczkę wygląd tych maszyn, podeprzeć te maszyny z dwóch stron, stąd seria właśnie takich maszyn. To jest ta seria dwumasztowa, tak? Dwumasztowa maszyna jest podparta z dwóch stron, nie tak jak do tej pory seria LT, tylko z jednej strony. To też jest jakby wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta. Co tutaj dokładnie jeszcze ta maszyna ma? Łoże daszkowe, kształt łoża, które pozwala minimalizować pozostawanie tego odpadu podczas cięcia, które czasami dostaje się pod cięte drewno. Wówczas operator nie potrzebuje dodatkowego czasu na podejście do łoża maszyny, wyczyszczenia tego łoża, żeby mógł przecierany materiał z powrotem położyć na ramię. I to w LT też jest stosowane? I to jest również od tego roku do seryjnej produkcji jako opcję chcemy wprowadzić również łoże daszkowe, które w standardzie znajduje się w maszynach serii LX. Chcemy również zaadoptować tego typu łoże do serii maszyn LT. I mamy jeszcze maszyny na placu wystawione Titan. Titan, seria maszyn na szeroką taśmę. To jest nasz nowy produkt, który wrzuciliśmy w naszą ofertę. Jest to maszyna WB2000 na piłę o szerokości od 75 mm do 100 mm. Oczywiście będziemy starać się ulepszać całą tą linię traków taśmowych, szerokotaśmowych. Jeszcze na targach Drema, co będzie to prezentowane? Na targach Drema będą pokazywane produkty serii Titan, maszyna WB2000, maszyna LX450, jak i maszyna LT40 z łożami właśnie typu daszkowego. Serdecznie chciałbym zaprosić na targi Drema w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 12 do 15 września 2017 roku.